Dziś w serwisie informacyjnym telewizji Obiektyw między innymi. Przy Szpitalu Wojewódzkim nr 1 w Rzeszowie powstanie nowy budynek Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc. Padł rekord na lotnisku w Jasionce. Muzeum Regionalne w Jaśle zaprasza na wystawę interaktywną Świat Zmysłów. Przy Szpitalu Wojewódzkim nr 1 w Rzeszowie powstanie nowy budynek Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc. Inwestycja ma kosztować blisko 46 milionów złotych. Na jej realizację samorząd województwa otrzymał ponad 38 milionów złotych dofinansowania z Unii Europejskiej. Ważny moment, dlatego też dziękuję i tym wszystkim, którzy się do tego projektu przyczynili. Nowy budynek będzie miał 5 kondygnacji i połączony zostanie z istniejącą już częścią szpitala. Trafią do niego pacjenci z Pałacyku Jędrzejewiczów, w którym warunki nie spełniają wymaganych standardów i nie pozwalają na sprawną, nowoczesną diagnostykę. Prace budowlane mają ruszyć w pierwszej połowie przyszłego roku. To jest 5 kondygnacji, to jest około 6 tysięcy nowych metrów, które będą dostawione, sprzężone z budynkiem głównym szpitala. Przede wszystkim znajdzie tam miejsce oddział, który w tej chwili jest na 2 piętrach pałacyku, który no właśnie był problemem, o którym od dzisiaj będziemy już mogli mówić w czasie przeszłym. Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie jest jedynym szpitalem na Podkarpaciu, gdzie kompleksowo diagnozuje się i leczy choroby układu oddechowego, w tym raka płuc. Padł rekord na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce. Po raz pierwszy w historii port w jednym roku obsłużył ponad 750 tysięcy pasażerów. Ta okrągła liczba została przekroczona 20 grudnia podczas popołudniowego rejsu Lufthansy z Rzeszowa do Monachium. 750-tysięcznym pasażerem okazał się pan Wojciech Karcz, emerytowany lekarz ze Stalowej Woli, który leciał na święta do córek. Nie spodziewałem się. No, dosyć dużo latałem w liniami Lufthansy. Bo sobie cenię Lufthansa za jakość obsługi. Mówię, do Stanów dosyć często latałem. Ale że będę aż 750-tysięcznym pasażerem, tego się nie spodziewałem. A tym bardziej, że miałem cały tydzień pecha i ciągle same problemy. Nawet dzisiaj rano kawa mi się zdążyła wylać. I to jest, wiesz, pierwszy przyjemny moment. Michał Tabisz, prezes portu lotniczego Rzeszów-Jasionka, tłumaczy, że wzrost liczby pasażerów to efekt między innymi nowych połączeń. Tras zarówno międzynarodowych, jak i tras wakacyjnych, czarterowych. Wszystkie cieszyły się dużą popularnością. Ja przypomnę, loty do Nowego Jorku, wakacje obłożone prawie powyżej 100%. Loty wakacyjne, rekordowy wynik, kilkadziesiąt procent wzrostu w porównaniu z ubiegłym rokiem. Ale także loty do portów przesiadkowych. Warszawa, Monachium, bo właśnie dziś akurat na locie do Monachium wydarzył nam się ten 750-tysięczny pasażer. Tam również latało więcej pasażerów niż w poprzednich latach. W efekcie pierwszy raz w historii lotnisko w Jasionce świętuje tak okrągłą liczbę. Zamkniemy rok jeszcze odrobinę lepszym rezultatem na pewno, bo święta to czas wielu lotów i wielu pasażerów. I mam nadzieję, że przyszły rok będzie przynajmniej tak samo dobry jak obecny. Tylko w listopadzie z rzeszowskiego portu lotniczego skorzystało ponad 52 tysiące pasażerów. To o ponad 9% lepszy wynik od listopada ubiegłego roku. Zmiany prawne w organizacji systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Od kwietnia 2019 roku obowiązywać będą nowe wojewódzkie plany działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz umowy na udzielanie świadczeń przez zespoły ratownictwa medycznego. Te zmiany, które w tej chwili będą wdrażane od 1 kwietnia, one mają za zadanie przede wszystkim ustandaryzowanie samego ratownictwa medycznego. Do tej pory tych dysponentów karetek było ponad 20 na Podkarpaciu. Od 1 kwietnia będzie ich 5, czyli w każdym rejonie dyspozytorskim będzie jeden dysponent, który będzie zawiadywał substancją związaną z ratownictwem medycznym. Konkurs Rzeszowski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosi w styczniu. Konkurs zostanie ogłoszony na 5 rejonów operacyjnych. Tak jak w tej chwili mamy 5 dyspozytorni, które właśnie odbierają zgłoszenia od pacjentów i dysponują karetkami. Będzie to dosyć duża zmiana organizacyjna.
choć dla pacjentów właściwie nic tutaj się nie zmieni. Oczekiwać będziemy w ogłoszonym przez NFZ konkursie, iż pojawi się co najmniej pięć ofert na świadczenie usług w zakresie Państwowego Ratownictwa Medycznego na poszczególne rejony dyspozytorni. Na Podkarpaciu działa 5 dyspozytorni medycznych w Rzeszowie, Krośnie, Mielcu, Sanoku i Przemyślu. Drugie liceum ogólnokształcące w Krośnie włącza się w pomoc dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W szkole odbył się talent show, a dochody z koncertu zostaną przeznaczone na pomoc najmłodszym. Mamy bardzo utalentowaną młodzież. I oni właśnie sami tutaj zgłosili się, zorganizowali ten konkurs. Ja tylko troszeczkę pomogłam jako matka tych dzieci, no i grają po prostu. Uczniowie liceum zaprezentowali swoim rówieśnikom różne talenty. Ze sceny zabrzmiały najpiękniejsze polskie przeboje, jak na przykład Czas nas uczy pogody, czy Co się śni niewidomym. Są to piosenki bliskie naszemu sercu i opowiadają jakąś historię, dlatego chyba postanowiłyśmy je wybrać. Śpiewałyśmy, bo po prostu lubimy robić to, a dzięki temu możemy po prostu pomóc. Każdy z nas na pewno ma jakiś talent, jest uzdolniony, więc jeżeli ma tylko taką możliwość pokazania się i pomocy, to powinien pomóc, wesprzeć na pewno. Można zobaczyć różne umiejętności, można usłyszeć talent gry na gitarze, śpiew, taniec. Dziewczyny też zatańczyły bardzo ładnie i w duecie, i jedna dziewczyna samodzielnie tańczyła. Jest Orkiestra Świątecznej Pomocy, więc trzeba to wykorzystać i pomóc komu się tylko da. Uczniowie podkreślają, że warto sięgać po różne formy pomocy, dlatego talent show to nie jedyne wydarzenie, które odbywa się w szkole, by wesprzeć działania Jurka Owsiaka. Gramy dla WOŚP, prawda? Gramy dla WOŚP. Mamy tutaj świetną młodzież, która tylko na jeden mój sygnał zebrała się. Dzisiaj gramy właśnie taki koncert charytatywny, ale za nami już 2 słodkie dni. Które również przyczyniły się do naszej górki pieniędzy dla WOŚP. Przed nami jeszcze dyskoteka w styczniu, jeszcze jeden dzień słodki, także mamy nadzieję, że naszą działalnością przysporzymy WOŚP-owi radości. 27. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 13 stycznia. Do tego czasu w Krośnie odbędzie się kilkanaście imprez towarzyszących. Czy jesteś w stanie podpisać się, widząc tylko odbicie lustrzane swojej ręki? A czy potrafisz rozpoznać swój głos odtwarzany z nagrania? Na te i wiele innych pytań dotyczących funkcjonowania ludzkich zmysłów można znaleźć odpowiedź, zwiedzając interaktywną wystawę Świat Zmysłów. Ekspozycja prezentowana jest w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle. Jej organizatorem jest Jasielskie Muzeum, które wypożyczyło ekspozycję od Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest tu ponad 30 urządzeń, które pokazują, jak działają zmysły oraz jak oszukują nas zmysły. I to jest bardzo istotne, że można tutaj prześledzić te procesy fizyczne, które no, niejako instynktownie są zawarte w nasze funkcjonowanie, wzrok, słuch, smak, węch. Natomiast tutaj można zobaczyć, jak one działają i też jak nas wzrok oszukuje, jak nas słuch może zwodzić, bo tylko korelacja tych zmysłów pozwala na prawidłowe rozpoznawanie otaczającej nas rzeczywistości. Wystawa adresowana jest dla odbiorców w różnym wieku, a każdy zwiedzający poprzez zabawę może poznać prezentowane zjawiska. Jest to wystawa interaktywna, gdzie widz wchodzi w reakcję z eksponatem. No można tak powiedzieć, że jest to eksponat, ale tak naprawdę są to urządzenia, których należy dotykać. Tak jak w normalnym muzeum zazwyczaj prosimy o niedotykanie eksponatów, tak tutaj prosimy o to, żeby korzystać, bawić się, eksperymentować, doświadczać. I myślę, że to jest taka forma, którą młodzież dzisiaj bardziej docenia. Oni lubią czegoś dotknąć, spróbować własnych sił, sprawdzić, czy tak jest naprawdę. Bardzo mi się podoba, jest bardzo ciekawa i jest wiele ciekawych sprzętów. Fajne było, jak sprawdzaliśmy, jaki mamy mocny słuch, jaki mamy wyrazisty wzrok. No wszystko mi się podobało. Jest szok, bo naprawdę czasami nie widać, że coś jest w realu, a czasem jest coś inaczej. Wystawa będzie czynna do końca lutego przyszłego roku.
W Rzeszowie podsumowano sezon biegowy. Po raz kolejny Puchar Rzeszowa trafił do Agnieszki Dziaman i Piotra Kobylarza. W sumie w tym roku w 6 biegach wziął udział ponad 10 tysięcy osób. Najwięcej w 6 biegu niepodległości. Pierwszy rekord frekwencji padł w tym roku podczas jednego biegu przy półmaratonie rzeszowskim. Ponad 1600 osób wystartowało w tym biegu, a później 11 listopada podczas biegu niepodległości ponad 2018 pakietów startowych zostało wydane na ten bieg, a bieg ukończyło 1856 osób i to jest rekord frekwencji w jednym biegu na Podkarpaciu. Najlepsza wśród kobiet okazała się Agnieszka Dziaman. W kategorii mężczyzn pierwsze miejsce zajął Piotr Kobylarz. Do klasyfikacji generalnej o Puchar Rzeszowa liczyło się 5 rzeszowskich biegów. PKO Maraton Rzeszowski, Sparring, bieg o Puchar Pratt & Whitney, Półmaraton Rzeszowski oraz bieg niepodległości. Jest to miłe uczucie, miłe zakończenie sezonu biegowego, aczkolwiek informacja mnie zaskoczyła, bo nie ubiegałam się jakoś specjalnie, po prostu biegałam swoje. Ale jakiś przyzwoity rezultat uzyskałam i udało się w tym roku. Nie spodziewałem się w tym roku, bo forma była, powiedzmy, że niższa od oczekiwanej. Trochę problemów zdrowotnych było. Nie czuję się najlepszym biegaczem tutaj, bo na pewno było dużo, o wiele lepszych zawodników na wyższym poziomie mieli wyniki. Tylko gdzieś zabrakło im tej wymaganej liczby startów po prostu. Ja myślę, że wśród tych, którzy startowali we wszystkich biegach, no okazałem się najlepszy, ale wielu też było lepszych ode mnie. Organizatorzy ogłosili także harmonogram biegów na przyszły rok. Sezon dla biegaczy w Rzeszowie rozpocznie się 7 kwietnia PKO Maratonem Rzeszowskim. Potem 1 czerwca odbędzie się 4 sparring. Już po wakacjach 5 października odbędzie się bieg o Puchar Pratt & Whitney. 6 października półmaraton rzeszowski, a 11 listopada bieg niepodległości.